Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj wyjaśnię, dlaczego reformy posoborowe można w całości określić jako jedną wielką profanację całego życia kościelnego. Zapraszam. Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia profanacji, a więc żeby je zrozumieć, trzeba zrozumieć, czym jest profanum i czym jest sakrum. Odnosi się to oczywiście do dwóch sfer, z których jedna oznacza sferę codzienną, sferę zwykłą. Sfera profanum jest to wszystko to, co jest użyte do naszego zwykłego, codziennego życia. Sfera sakrum natomiast oznacza sferę tego, co nadzwyczajne, co wyjątkowe, co zostaje wyjęte z tego naszego codziennego życia i w jakiś sposób poświęcone dla rzeczy wyższych. A więc profanum to, co jest codzienne i zwykłe, sakrum to, co zostało wyjęte z rzeczy codziennych i zwykłych i przeznaczone do jakichś rzeczy wyższych. To tak najogólniej. W trakcie mojej dyskusji z księdzem Broszkowskim padł zarzut, że te pojęcia wyjęte są w ogóle z religii pogańskich i tak naprawdę właśnie w Nowym Testamencie nie ma po nich żadnego śladu. Dlatego pozwolę sobie pokazać, że od samego początku prawdziwa wiara jest ściśle sakralizująca. W Starym Testamencie jest to bardzo wyraźnie widoczne, to znaczy tam mamy bardzo wyraźną sferę sakrum, a pamiętajmy, że Stary Testament pomimo pewnych swoich jeszcze niedoskonałości jest ustanowiony przez Pana Boga. I to, co jest ustanowione przez Pana Boga, jest ściśle sakralizujące. Świątynia z różnymi miejscami dla różnych osób, z tym najświętszym miejscem, gdzie może wejść tylko arcykapłan i nie bez krwi, jak to opisuje święty Paweł, to jest właśnie ściśle sakralna rzeczywistość. Coś odcięte z tej zwykłej rzeczywistości, przeznaczone na służbę Bożą, nieustanne ofiary, to jest również sakralizacja, gdy taka owca zostaje wyjęta z codziennego użytku, przeznaczona właśnie na to, żeby została złożona w ofierze Panu Bogu. Kapłani, którzy są w jakiś sposób sakralizowani, którzy są wyjęci z tego normalnego życia w pewnym stopniu w Starym Testamencie, mianowicie nie otrzymują własnej części ziemi obiecanej. Są niejako przechodniami, świątynia staje się ich dziedzictwem, właśnie są niejako zsakralizowani. Aby uczestniczyć w kulcie, trzeba zachować przepisy czystości rytualnej, również to jest taki element ściśle sakralizujący. Podejrzewam, że tutaj nikt za bardzo wątpliwości nie będzie miał, że w Starym Testamencie jest to bardzo widoczne. Czy w Nowym Testamencie jest to również bardzo widoczne? Myślę, że jest to może trochę bardziej kontrowersyjne, dlatego kilka słów oczywiście na ten temat. A więc zacznijmy od tego, że w Nowym Testamencie, w momencie, można powiedzieć, ustanowienia Nowego Testamentu, rozrywa się zasłona świątyni. Czyli to najświętsze w świątyni zostaje niejako odsłonięte. Czy to ma oznaczać pewną profanację, czy to ma oznaczać zlanie się jednej sfery z drugą, także już teraz nie należy ich rozróżniać? Bynajmniej. Będzie to oznaczało, że to, co najświętsze, faktycznie wylewa się niejako na zewnątrz, ale bynajmniej nie będzie to oznaczało jego profanacji, wręcz przeciwnie. To będzie oznaczało, że to, co sakralne, wchodzi teraz w profanum i ma zdobyć sferę profanum szturmem. I teraz pokażę to na podstawie samego Nowego Testamentu. Zacznijmy od prologu Ewangelii według świętego Jana. Werset 10. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Co to ma wspólnego z sakralizacją? Ano bardzo dużo. Część ludzi otrzymuje moc, aby stali się dziećmi Bożymi. To jest szczyt sakralizacji tych ludzi. Stali się, dało im moc. Oni nie tylko stali się dziećmi Bożymi, oni otrzymali moc, aby się nimi stali. To jak najbardziej odnosi się do sakramentu Chrztu Świętego, dzięki czemu możemy sprawiać, że ludzie stają się uczestnikami boskiej natury. W każdym razie to słowo dało nam moc, abyśmy stali się dziećmi Bożymi. Mamy z jednej strony świat, który ewidentnie tego słowa nie przyjmuje, a więc to jest ta sfera profanum, i z drugiej strony mamy tą sferę sakrum. To są ci, którzy wchodzą w tą sferę sakrum, stając się dziećmi Bożymi, stając się uczestnikami
boskiej natury. A to jest przecież cel. Po to apostołowie zostają rozesłani. Po to Pan Jezus przychodzi na ten świat. Sakralizacja człowieka. Po to, aby ci, którzy go przyjęli, ci, którzy w niego uwierzyli, stali się dziećmi bożymi. Zwracam uwagę, jest wyraźne rozróżnienie pomiędzy światem, który go nie przyjmuje, a tymi, którzy go przyjmują i którzy stali się w ten sposób uczestnikami boskiej natury. To jest ścisła sakralizacja. To nie jest tak powiedziane ogólnie. O, Pan Jezus stał się człowiekiem, wszyscy teraz jesteśmy sakrum i profanum jednocześnie. Zasłona została rozerwana, wszyscy zostali zjednoczeni w Chrystusie. Wszyscy zostali zjednoczeni w Chrystusie, którzy w Niego wierzą. Ci stali się dziećmi bożymi, ci zostali zjednoczeni. Tutaj nie ma Żyda ani Greka wolnego i niewolnika. Tutaj wszyscy, kobiety i mężczyzny, tutaj wszyscy stali się faktycznie w głęboki sposób jednością, bo stali się wszyscy uczestnikami boskiej natury. W tym sensie i tak to Kościół zawsze rozumiał. Jeśli ktoś chce to dzisiaj rozumieć inaczej, to rozumie to w sposób nie katolicki. I mówię to z całą świadomością wagi tych słów. Jest to w magisterium po tysiąckroć powtarzane, że człowiek, aby się zbawić, potrzebuje prawdziwej wiary. To jest to, co Pan Jezus mówi. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kto się ochrzci, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Nie ma mowy tutaj o tym, że wszystko już się dokonało i teraz wszyscy będą zbawieni i tak dalej, i tak dalej. To byłoby takie zmieszanie sacrum i profanum. Wszystko się dokonało, koniec. Nie. To jest konkretna misja. Apostołowie mają iść i sakralizować właśnie. Mają iść i wlewać sferę sakrum w dusze ludzkie tak, aby stali się dziećmi bożymi. Ale spójrzmy na inne jeszcze przykłady. Chociażby Pan nasz Jezus Chrystus, który mówi do swoich uczniów: nie rzucajcie pereł przed wieprzem. Czyli są rzeczy święte, których nie należy tak po prostu prezentować temu światu. Te rzeczy święte, których nie należy rzucać przed wieprze, to jest właśnie sakrum. To jest coś wyjęte na święty użytek, na jakiś, do jakiegoś wyższego użytku. Spójrzmy, co o kapłanie mówi nam święty Paweł w liście do Hebrajczyków. Każdy bowiem arcykapłan, to jest rozdział 5, wersety od 1 do 3. Do 6. Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga. Z ludzi jest wzięty, ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga. Z ludzi brany, dla ludzi ustanawiany. Mamy ludzi, to jest ta sfera profan, zwykła, codzienna. Ktoś zostanie z niej wzięty i ustanowiony dla ludzi, ale w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. To bardzo mądre. I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. To nie jest coś, co człowiek sobie bierze. No musi otrzymać z wysoka. Wybrany spośród ludzi i ustanowiony, żeby był pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. I nikt sam sobie tej godności nie bierze, podobnie Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził, jak i w innym miejscu, tyś jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Ale tu zwracam tylko uwagę na to, że Melchizedek ofiarował chleb i wino, to proroctwo zawarte w psalmie: ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka, to też pięknie odnosi się później do kapłanów ziemskich, którzy właśnie uczestniczą w kapłaństwie Pana Jezusa, które jest takim kapłaństwem, które zostaje zapowiedziane właśnie przez Melchizedeka. No i co robią apostołowie? Zgodnie z poleceniem Pana Jezusa idą i chrzczą. Czymże jest chrzest, jeśli nie sakralizacją właśnie? To jest to, przez co mamy moc, aby stać się dziećmi bożymi. Przez to człowiek przestaje być tak po prostu tylko człowiekiem, staje się uczestnikiem boskiej natury. To Pan Jezus każe im robić. Co apostołowie robią? Nakładają ręce, aby na ludzi stąpił Duch Święty. To jest sakralizacja właśnie. Co robią apostołowie? Namaszczają apostołowie. Co to jest namaszczenie? To jest rodzaj sakralizacji właśnie. Co robią apostołowie? Nakładają ręce, aby ustanowić biskupów. Cóż to jest innego jak nie sakralizacja? Święty Paweł wyjaśnia,
w liście do Tymoteusza, kogo można wyświęcić na biskupa i na nikogo rąk pośpiesznie nie nakładaj, abyś nie miał udziału w cudzych grzechach. Ten właśnie episkopoi, ten biskup ma być wybrany spośród ludzi, to ma być ktoś, kto dowiódł swojej godności, swojej szlachetności, ktoś, kto będzie pełnił wyjątkową funkcję, ktoś, kto będzie kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Czy mamy jasno powiedziane gdzieś w Nowym Testamencie swoją drogą, że będą kapłani? Otóż mamy jeden bardzo ważny fragment, który wskazuje na ofiarę Nowego Testamentu. Nie tylko ofiarę krzyżową, ale na ofiarę mszy świętej. Oprócz tych zapowiedzi starotestamentalnych, również u Malachiasza, jedna ofiara czysta od wschodu do zachodu słońca, co jest niemożliwe w Starym Testamencie, bo tam jest tylko jedno miejsce, gdzie można składać ofiarę. Mamy świętego Pawła. Świętego Pawła, który w liście do Hebrajczyków pisze, to jest rozdział 13, werset 10, my mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. W sposób oczywisty przybytek to jest przybytek Starego Testamentu i to słowo jest oczywiste i kontekst jest tam zupełnie oczywisty, a więc inny ołtarz niż ołtarz w świątyni jerozolimskiej. My mamy ołtarz, my chrześcijanie mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Przy ołtarzu oczywiście posługuje kapłan na wzór Melchizedeka. Oczywiście to są ci episkopoi, których apostołowie wyświęcają, których apostołowie ustanawiają. Nie ma absolutnej pewności, czy istnieją już wtedy kapłani, którzy nie są biskupami. To nie jest oczywiste, w którym momencie pojawia się to ograniczenie niejako funkcji kapłańskich. Bo rozumiemy, biskup jest po prostu w pełni kapłanem, czyli kapłanem, który może jednocześnie ustanowić innego kapłana. No i właśnie to nazywamy biskupem. Natomiast w którym momencie dokładnie pojawiają się kapłani, którzy nie mogą przekazać tej władzy dalej, to nie jest absolutnie oczywiste. No i Kościół pierwotny później przez pierwsze wieki robi dokładnie oczywiście to samo, co robili apostołowie. Do tego później dochodzi mnóstwo innych poświęceń, konsekracji, sakralizacji właśnie. Chociażby dziewice Bogu poświęcone. No jest funkcja iście sakralna. Mamy relikwie, które również pełnią taką funkcję sakralizującą. Relikwie świętych, relikwie męczenników. One sprawiają, że te miejsca stają się święte, gdzie są pogrzebani ci męczennicy, ci świadkowie wiary. Tam składa się najświętszą ofiarę. Tam się chrześcijanie gromadzą. Właśnie sakralizacja jakichś miejsc. Przepraszam. Później oczywiście już cała lista, można powiedzieć, sakramentaliów, rzeczy święconych, później poświęcenie rycerzy, konsekracja królów i tak dalej, tu można by wymieniać bardzo, bardzo dużo. W każdym razie Kościół przez całą swoją historię, począwszy od Pana Jezusa, po Sobór Watykański II, zaraz wyjaśnię dlaczego, to należy powiedzieć w zasadzie do samego końca czasów, sakralizuje święci. Tym się właśnie zajmuje. To jest misja, którą Pan Jezus daje apostołom. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest jest oczyszczeniem. Już na poziomie Starego Testamentu chrzty były swego rodzaju symbolem, rytem oczyszczającym, a więc właśnie sakralizującym. I teraz tym bardziej ten chrzest, który czyni ludzi, jak to jest w prologu Ewangelii według świętego Jana, uczestnikami boskiej natury. To znaczy tam pada i sprawił, aby dał im moc, aby stali się dziećmi bożymi. Samo stwierdzenie uczestnicy boskiej natury to jest w drugim liście świętego Piotra. No i teraz powstaje jakby to wielkie pytanie, czy wielki temat, o którym chciałem dzisiaj rozmawiać, to jest desakralizacja, czyli co się dzieje po reformach soborowych. Czy Kościół dalej pragnie sakralizować, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z czymś innym? Otóż odważam się powiedzieć, że Kościół po reformach, inaczej, ludzie Kościoła w trakcie reform posoborowych postanowili w dużej mierze zdesakralizować Kościół, albo tak bardzo go zdesakralizować, jak to tylko możliwe. Dlatego moim zdaniem reformy posoborowe można streścić słowami jedna wielka profanacja Kościoła. W jaki sposób mam zamiar dowieść tego, że tak jest? Po kolei przyjrzymy się różnym elementom życia kościelnego, które moim zdaniem zostały zdesakralizowane w ramach reform posoborowych.
Jeszcze raz podkreślam, uważam, że jest to dokładne przeciwieństwo tego, co Pan Jezus kazał robić. Ale konkretnie, cóż zostaje zdesakralizowane? Zacznijmy jakby od poziomu takiej samej idei. Zostaje zdesakralizowane nasze ludzkie powołanie. Cóż mam na myśli? Według katolickiej nauki zostaliśmy powołani, aby stać się uczestnikami boskiej natury. Stajemy się nimi przez zjednoczenie z Chrystusem poprzez chrzest. Poprzez łaskę uświęcającą, która zostaje wlana poprzez chrzest, stajemy się wtedy dziećmi bożymi, uczestnikami boskiej natury. Jak to można zrobić bez sakramentu Chrztu Świętego? Odsyłam do materiału, czy poza Kościołem jest zbawienie. Tu zupełnie o tym mówić nie będziemy. Zasadniczo działa to w ten sposób. Człowiek staje się uczestnikiem boskiej natury poprzez chrzest święty, ściśle rzecz biorąc sakralizacja. Jak to wygląda w epoce posoborowej? Wygląda to w ten sposób, że Kościół w praktyce rezygnuje w dużej mierze z misji, z nawracania nie tylko innych chrześcijan, ale w dużej mierze również pogan. Na przykład ojciec Bonaventura wspomina o tym w naszej ostatniej rozmowie, ale to jest kwestia praktyczna. Na poziomie idei, gdzie to widać? Otóż widać to w przemilczeniu nauki o łasce uświęcającej, o naszym nadprzyrodzonym powołaniu. Proszę, drodzy przyjaciele, którzy mnie słuchacie, wszyscy katolicy, którzy całe życie praktykują, a właśnie praktykują nie w bractwie, tylko gdziekolwiek indziej, powiedzcie, ile razy słyszeliście w kościele od księży, biskupów, od papieża, ile razy słyszeliście o nadprzyrodzoności naszego powołania, o tym, że łaska uświęcająca czyni nas dziećmi bożymi, że wcześniej nie jesteśmy dziećmi bożymi, tylko stworzeniami bożymi. Że dziecko musi mieć tą samą naturę, co mają rodzice. Ile razy to słyszeliście w kościołach? Tego nie ma. To jest wielka, przemilczana prawda. Nasze powołanie, istota naszego powołania, uczestnictwo w boskiej naturze zostaje przemilczane. Od 50 lat mniej więcej zostaje całkowicie przemilczane. Mamy tu do czynienia z najgłębszą możliwą desakralizacją teologii Kościoła. Jej cel Kościoła, cel odkupienia zostaje zdesakralizowany. A więc zmiana celu, dla którego Pan Jezus przyszedł na ten świat, bo to jest w istocie to, o czym tutaj mówimy, jest najgłębszą możliwą desakralizacją. W takiej najwyższej, w cudzysłowie, teologii, czyli tej teologii rzymskiej, czy też tych wielkich myślicieli soboru, na przykład Ranera, czy de Lubaca tym bardziej, ta łaska zostaje zdefiniowana w ten sposób, że to w wielkim uogólnieniu, u de Lubaca to odsyłam, jest osobny materiał na ten temat, łaska jest w zasadzie tożsama z naturą, a to oznacza, że jej praktycznie nie ma. To znaczy, że nie ma nic takiego wyjątkowego. W tej współczesnej teologii bardzo często pojawia się ta myśl, że Chrystus już odkupił cały świat, po prostu stając się człowiekiem, zjednoczył się w ten sposób, w jakiś sposób z każdym człowiekiem i to odkupienie już się dokonało. To nie jest coś, do czego, co trzeba w jakiś sposób przyjąć, w to trzeba włożyć jakiś własny wysiłek, to po prostu się dokonało, już jesteśmy cudowni i wspaniali i wszystko jest jak trzeba. To jest właśnie desakralizacja. Wszystko staje się profanum. To nie jest tak, że wszystko nagle jest jakieś wyjątkowe i przeznaczone na służbę Bożą. To nie jest tak, że ktoś staje się dzieckiem Bożym przez coś, że coś zrobił i właśnie wchodzi na jakiś wyższy poziom. Nie. To oznacza, że nasza natura już jest tak wyjątkowa, wspaniała i Pan Jezus tylko właśnie przyjmuje tą naturę i w ten sposób jest ona jeszcze cudowniejsza i jeszcze wspanialsza i tyle. To jest faktycznie desakralizacja teologii, desakralizacja naszego powołania i jest to podstawa, ideologiczna podstawa do wszystkich późniejszych desakralizacji. Zniszczenie pojęcia, czym jest łaska uświęcająca, zniszczenie pojęcia o nadprzyrodzoności naszego powołania, zapomnienie o tym, co pisze święty Jan. Świat nie przyjął słowa, ale ci, którzy przyjęli, temu Pan Jezus dał moc, aby stali się dziećmi bożymi. Jest świat, który nie przyjął i są ci, którzy uwierzyli, którzy przyjęli to słowo, ci stali się dziećmi bożymi. Są ci, którzy nie uwierzyli i ci, którzy uwierzyli i pozwolili się ochrzcić i w ten sposób dostąpili zbawienia. To jest ścisła sakralizacja w najbardziej dosłownym znaczeniu tego słowa. Jaką jeszcze mamy desakralizację? Teraz jakby skutki tej desakralizacji na poziomie idei.
Na przykład desakralizacja kapłaństwa. Dlaczego dzisiaj tak mało się mówi o tym, czym w istocie jest kapłaństwo? Zobaczmy, jak, może nie tylko jak żyją kapłani, ale co się dzisiaj o kapłaństwie mówi? No prawie nic. Prawda? Mówi się o tym, że jest to jakaś służba ludziom, że jest to takie piękne poświęcenie, służba Kościołowi i ludziom i no i co? I w sumie to tyle. Ale nie trzeba się za bardzo wyróżniać. Stroju duchownego nie trzeba nosić. Nie, my zostańmy, jesteśmy takimi zwykłymi ludźmi. To nawet jak się ogląda spoty reklamowe seminariów duchownych, to tam jest zwykle podkreślane to, że no, jesteśmy takimi zwykłymi ludźmi, którzy poświęcają się dla takiej i takiej sprawy i to jest takie fajne. To jest właśnie desakralizacja. Od tego, że człowiek ma możliwość ponawiać ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Od tego, że wchodzi głęboko w ten mistyczny związek Chrystusa i Kościoła. Od tego, że kapłan może rozgrzeszać. Komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone. Komu zachowacie, zatrzymacie, są mu zatrzymane. To ciało moje, to jest ciało moje, to jest krew moja, to czyńcie na moją pamiątkę. Od tych wielkich idei, że oto ta łaska, to odkupienie zostaje złożone w ręce ludzi, zostaje złożone w sposób szczególny w ręce kapłanów, którzy mają udzielać sakramentów. To jest ściśle sakralne powołanie. My mamy ołtarz, pisze święty Paweł, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. To są słudzy ołtarza. To jest ściśle sakralne powołanie i zupełnie świadomie Kościół przez wieki właśnie podkreślał to, że kapłani chociażby mają być rozpoznawalni poprzez strój duchowny. Właśnie dlatego, że oni są, jak święty Paweł to pisze, zostali wzięci z ludzi i ustanowieni jako ci pośrednicy, jako ustanowieni dla ludzi w tym, co odnosi się do Pana Boga. To jest idea pośrednictwa właśnie, czyli dla ludzi w tym, co się odnosi do Pana Boga. A więc zostali wyjęci, wybrani spośród ludzi i oczywiście, że powinni być jako tacy rozpoznawalni. Oczywiście, że jest to świadectwo tej wiary, też siły łaski, która jakby wciąż na nowo wyciąga ludzi z tego życia doczesnego po to, żeby poświęcić się tej posłudze kapłańskiej. I to jest coś ściśle sakralizującego. Święcenie kapłańskie, później ta posługa sakramentalna. Dzisiaj sprowadzone praktycznie tylko do takiego elementu właśnie posługi, do przewodniczenia wspólnocie albo w ogóle takiego towarzyszenia wspólnocie, że my będziemy właśnie tak razem wspólnie zdążali do Pana Jezusa. Desakralizacja, uczynienie z kapłana człowieka jak każdy inny. Oczywiście, że kapłan jest człowiekiem jak każdy inny, ale został jednak wzięty spośród ludzi i ustanowiony dla ludzi w tym, co odnosi się do Pana Boga. I nikt nie może sam sobie tej godności, jak pisze święty Paweł, wziąć, ale ten, kto jest powołany przez Boga. Jest to rodzaj wybrania, właśnie jest to swego rodzaju sakralizacja. Kolejny rodzaj desakralizacji, kolejny zdesakralizowany element to oczywiście msza święta. Od ewidentnie ofiary, ukierunkowanej na Pana Boga. Jeden prosty kierunek dla wszystkich. Wierni, kapłan, ukierunkowani na tabernakulum, na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tajemniczy język, godny, spokojny śpiew, kadzidło, oznaki czci, przyklęknięcia. Wszystko to, aby pokazać wielkość, tajemniczość, doniosłość tego wydarzenia. Oto Bóg wstępuje na nasz ołtarz. Wielokrotnie podkreślony ofiarny charakter, a więc odniesienie takie bezpośrednie do Pana Boga. Wielokrotnie mnóstwo oznak czci wobec Najświętszego Sakramentu. Element ściśle sakralny, sakralny język, gdzie od razu człowiek wchodzi i widzi, o, tu się dzieje coś absolutnie niecodziennego, sakralnego właśnie. Reformy posoborowe, co robią z liturgią? Język codzienny, bo musi być tak właśnie, żeby wszyscy dokładnie wszystko rozumieli, a więc mamy język profanum, język ze sfery profanum. Mamy zachowania coraz bardziej ze sfery profanum, zaraz zamiast jednoznacznego kierunku na tabernakulum mamy niejako spotkanie przy stole, co dużo bardziej przypomina sferę profanum niż to wcześniejsze ustawienie ołtarza. Mamy dużo bardziej luźną atmosferę właśnie w stylu profanum, a nie w stylu sakrum. Mamy zmniejszenie ilości oznak czci,
czyli tych typowych dla sfery sakrum, zniesienie kadzidła, mniejsza ilość przyklęknięć, mniejsza ilość takich typowych, właśnie sakralnych zachowań. Czasami bardzo radykalnie zmniejszone, to zależnie już od kościoła lokalnego, który później też ma dużą władzę, żeby to sobie pozmieniać. Dużo głębsze wejście świeckich do prezbiterium, albo w ogóle zniesienie tego rozróżnienia pomiędzy prezbiterium a nawą. Oczywiście ono jeszcze jest, może nie zniesienie, ale niezlikwidowanie, zmniejszenie powiedzmy tego rozróżnienia pomiędzy prezbiterium a nawą, co też jest właśnie takim typowo sakralnym elementem, że jest część właśnie w mszy trydenckiej odgrodzona balaskami, które służą do udzielania komunii świętej, gdzie wchodzi tylko kapłan i wchodzą tylko ministranci. Typowo sakralizacyjny element są rzeczy, miejsca święte, które są dostępne właśnie tylko dla tych, którzy posługują przy ołtarzu, co ma pokazać właśnie to sakralizację, wyjęte z powszedniego użytku i pozostawione na ten święty użytek. Kapłan wyjęty z codziennego użytku na użytek pośrednictwa pomiędzy Bogiem a ludźmi. Kielichy mszalne wyjęte z codziennego użytku, poświęcone tylko i wyłącznie dla poświęcenia, dla konsekracji w mszy świętej. I to samo to prezbiterium, wyjęte z codziennego użytku, poświęcone tylko i wyłącznie właśnie dla tego, co bezpośrednio dotyczy najświętszej ofiary. Cała przestrzeń kościelna, podobnie, ale właśnie z pewnym stopniowaniem. To rozróżnienie zostaje w reformie liturgicznej, posoborowej reformie liturgicznej, albo zniesione całkowicie, albo zmniejszone, czyli wierni wchodzą nieustannie do prezbiterium, tam się nieustannie ktoś kręci, coś czyta, rozdaje komunię świętą, a to będzie jeszcze osobny element, o którym koniecznie trzeba powiedzieć. Na razie zostańmy przy samym rycie mszy świętej, a więc ci wierni tam wchodzą, wychodzą, kręcą się, zostaje to jakby podkreślenie wspólnoty zdecydowanie nie sprzyja sakralności liturgii. I oczywiście, że w Kościele mamy do czynienia ze wspólnotą, oczywiście jest podkreślanie wspólnoty samo w sobie jest słuszne, ale nie kosztem oznak czci wobec Pana Boga, nie kosztem tej sfery sakrum, która, pamiętajmy, jest zupełnie kluczowa, również w takiej ściśle biblijnej wizji Nowego Testamentu. Pamiętajmy o tej prologu Ewangelii według świętego Jana. Stali się dziećmi Bożymi, to jest wyjęte z tego świata. Pamiętajmy o liście świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków, o tych kapłanach, którzy zostali wzięci spośród ludzi i ustanowieni właśnie dla ludzi, ale w tym, co się odnosi do Pana Boga. A więc całokształt reformy liturgicznej bardzo wyraźnie wykazuje znamiona profanacji, sprowadzenia do sfery profanum liturgii. Mało oznak czci, zatarcie różnicy pomiędzy prezbiterium a nawą, język ze sfery profanum, zwykły, codzienny, bardzo dużo takich zwykłych, codziennych zachowań, zwykłe, codzienne przywitania, pożegnania, w ogóle. To jest bardzo, po prostu, jako całokształt jest to bardzo wyraźne, że ta liturgia przedsoborowa jest ściśle sakralna, tajemnicza, skupiona na ofierze, podkreślaniu czci Bożej. Nowa liturgia jest skupiona na wspólnocie, na tym, żeby było przyjemnie, na tym, żeby było zrozumiale, na tym, żeby stworzyć taką jedną, miłą wspólnotę. Ściśle profanizujące są to tendencje czy elementy. Krótko powiem o desakralizacji spowiedzi. O tym będzie jeszcze osobny materiał, nie tylko o desakralizacji, tylko w ogóle o spowiedzi świętej, ale tutaj krótko też o tym powiem. Po części ta desakralizacja w niektórych kościołach lokalnych skończyła się śmiercią spowiedzi. W Niemczech prawie w ogóle ludzie się nie spowiadają. To mam relacje zupełnie z pierwszej ręki kapłanów, którzy, zwykłych diecezjalnych kapłanów, którzy opowiadają o tym, że oni siadają nawet do spowiedzi. W każdym tygodniu jest jakiś tam wyznaczony czas, ale przychodzą 2-3 osoby przed Wielkanocą. Poza tym nie przychodzi praktycznie nic. I to jest w wielu niemieckich parafiach w ten sposób. Bywa różnie. Jeśli się spowiadają, to przeważnie są to jacyś Polacy, którzy tam są. Natomiast wśród samych niemieckich katolików ten sakrament praktycznie nie istnieje i bynajmniej hierarchia kościelna tam nic nie robi, żeby to przywracać, tak żeby to w jakiś sposób ożyło.
Ale zostawmy kościół niemiecki, on jest tak czy siak, wiemy, specyficzny na granicy schizmy. Natomiast spójrzmy sobie tutaj u nas na kościół w Polsce. Dlaczego możemy mówić o pewnej desakralizacji spowiedzi? Ano dlatego, że tradycyjnie spowiedź w nawiązaniu po prostu do słów Pana Jezusa, komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone, komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Skoro mogą komuś odpuścić, a komuś zatrzymać, to znaczy, że mają rozróżnić, mają wiedzieć, dlaczego odpuścić, dlaczego zatrzymać. Czyli oznacza to pewien wyrok, pewien trybunał. No i dlatego właśnie wyznanie grzechów i sakrament spowiedzi świętej. Tradycyjnie to służy właśnie do tego. Penitent przychodzi, wyznaje swoje grzechy, słyszy pouczenie i otrzymuje rozgrzeszenie, jeśli wykazuje żal i postanowienie poprawy, jeśli może uzyskać w ten sposób rozgrzeszenie. To jest tradycyjne, bardzo takie właśnie znowu sakralne zrozumienie sakramentu. Przychodzi grzesznik, aby zostać oczyszczony. Przychodzi człowiek, który w jakiś sposób ugrzązł w tym świecie, aby zostać znowu oczyszczonym, aby znowu stać się uczestnikiem boskiej natury. Czyli zostać oczyszczonym z grzechu ciężkiego, ściśle sakralizujące. A jak to dzisiaj wygląda? Czy przypadkiem, znowu, może milcząco, może czasem już nie milcząco, nie wygląda to tak, że spowiedź jest postrzegana jako taka terapia, psychoterapia, czy przypadkiem nie jest to dzisiaj tak? My, czyli Bractwo Świętego Piusa X, po tym jak doświadczyliśmy w ostatnich 3-4 latach gwałtownego przypływu wiernych, doświadczyliśmy to bardzo wyraźnie na własnej skórze, że te nowe osoby, które do nas przychodzą, one spowiadają się zupełnie inaczej. One spowiadają się na zasadzie opowiadania o swoich emocjach, o swoich uczuciach. To mnie tak boli, ja tego tak doświadczam i tutaj, i tego doświadczyłem, i to jest dla mnie takie, i takie, i takie. O takich rzeczach warto rozmawiać z bliską osobą. Ale to nie jest spowiedź. To nie o to chodzi w spowiedzi. To znaczy, te doświadczenia, które mamy, świadczą o tym, że przynajmniej jest to tolerowane ze strony kapłanów, spowiedników, a najprawdopodobniej jest to w jakimś stopniu promowane, aby właśnie spowiedź traktować jako rodzaj takiej rozmowy, takiej psychoterapii o tym, co mnie boli, jak to dotknęło mnie to zło, jak to cierpię pod wpływem czegoś tam i tak porozmawiam sobie z kapłanem. Jest taka tendencja, można to znaleźć w myśli teologicznej, można znaleźć to w takim jakby zwykłym, powiedzmy, ludzkim postrzeganiu sakramentu spowiedzi, że ludzie chcą takiej spowiedzi, o, ja to właśnie taka prawdziwa, piękna spowiedź, czy tak mogę usiąść i porozmawiać z tym kapłanem i można, ja pamiętam jeszcze dawno, dawno temu, zanim poznałem Bractwo Świętego Piusa X, to pamiętam nawet jakieś artykuły, chyba w Gościu Niedzielnym na ten temat, że właśnie spowiedź to trzeba tak odczarować, że trzeba ją uczynić takim towarzyszeniem w drodze, taką rozmową właśnie, a mniej tym trybunałem. Jest to rodzaj desakralizacji. Widzimy ten sakralny charakter w tradycyjnej wizji, prawda? Grzesznik oczyszczony staje się znowu uczestnikiem boskiej natury. Narzędzie do ponownej sakralizacji niejako. A w tym nowym przychodzi już ten człowiek, który cały czas jest dzieckiem Bożym, bo przecież Chrystus wszystkich już odkupił, zjednoczył się ze wszystkimi i tylko tak porozmawia ze swoim bratem o swoich problemach. Trochę to może przesadzam, ale myślę, że ta tendencja jest dosyć wyraźna, że każdy, kto chce, może tą tendencję dostrzec. No w przypadku już powiedzmy tych kościołów bardziej zreformowanych, jak kościół niemiecki, to jest bardzo, bardzo wyraźne, że jeśli jeszcze gdzieś tam jakaś spowiedź istnieje, to przeważnie właśnie w takiej formie. Kolejny bardzo ważny punkt to jest oczywiście desakralizacja komunii świętej. Tutaj niejako zdesakralizowane zostaje to, co najświętsze i dlatego to jest szczególnie bolesne i było wstrząsające również dla katolików w Polsce w ostatnich latach. W jaki sposób komunia zostaje zdesakralizowana? Spójrzmy najpierw, jak była wcześniej sakralnie traktowana. To było to najświętsze. W tabernakulum zamknięta, tabernakulum musiało być pancerne, jednocześnie piękne, pozłacane, tak żeby było widać, że to jest to najświętsze miejsce, wyeksponowane w tym miejscu, do którego jakby od razu spojrzenia się kierują. Najświętsze miejsce, to co najświętsze, w najświętszym miejscu, w najświętszym otoczeniu, jak najpiękniej przyozdobione serce kościoła, to co najważniejsze, do czego od razu się kierujemy.
Wszystko, co dotyka Najświętszego Sakramentu, to musi być poświęcone. To, co dotyka Najświętszego Sakramentu, mogą dotykać tylko osoby wyświęcone. Właśnie te, które zostały wyjęte spośród ludzi i ustanowione dla ludzi, w tym, co się odnosi do Boga, dla tego pośrednictwa. Czyli nawet to, co bezpośrednio dotyka komunii, może być dotykane tylko przez te osoby. To są cybornia, to są kielichy, to jest ta część bielizny kielichowej, która bezpośrednio dotyka Najświętszego Sakramentu. Ścisła sakralizacja. Można powiedzieć, że to jest taka najbardziej widoczna sakralizacja w życiu Kościoła w ogóle. Jak to wygląda dzisiaj? Tabernakulum bardzo często usunięte gdzieś tam na bok, w ogóle trudno znaleźć, nie wiadomo gdzie jest. Niekoniecznie jest ono już piękne i jakoś ozdobione. Na pewno nie jest centrum, bo centrum jest stół i nasza wspólnota. Nomen omen, tak? To znaczy widać, co tutaj jest najważniejsze, czy Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Czy my, człowiek? No ale to powiedzmy, że bardziej na marginesie. Tabernakulum gdzieś tam wyniesione. Kielichy, cyboria mogą być dotykane przez osoby świeckie zupełnie swobodnie. Przepisy dotyczące ich puryfikacji, to wszystko gdzieś tam zostaje wyjęte. I to zwracam uwagę, to jest właśnie profanacja. To, co ta sfera profanum, zmieszanie się, tak? Ona wchodzi coraz dalej. Zmieszanie czy zmniejszenie tego rozróżnienia pomiędzy jednym a drugim. To zmniejsza właśnie to poczucie sakrum, to miesza sfery sakrum i profanum. No, świeccy szafarze, to jest taka typowy taki zabieg do ograniczenia tej sakralizacji, profanacji właśnie Najświętszego Sakramentu. Jakby uczynienia z niego coraz bardziej takiej zwykłej, codziennej rzeczy. Komunia na rękę, najpierw komunia na stojąco. Oczywiście jak się przed czymś klęka, no to jest taki bardzo wyraźny symbol szacunku, czci. To jest coś wielkiego. Bóg. Jak się stoi, no to tak samo jak w kolejce. No stoję, odbieram. Tak. A jak jeszcze stoję, odbieram na rękę, to już w ogóle profanacja w stopniu absolutnym. To jest to, co ludzie Kościoła zrobili z tym, co najświętsze. Od tych oznak czci, od tego tabernakulum w centrum, od padania na kolana, mamy teraz tabernakulum gdzieś tam na boku, świeckie osoby rozdają, na rękę, kolejkę, profanacja absolutna. I naprawdę nie da się twierdzić, że to nie ma wpływu na wiarę wiernych. Oczywiście, że to ma ogromny wpływ na wiarę w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. A jeszcze krótko o innych desakralizacjach, bo widzę, że materiał już staje się bardzo długi powoli. Desakralizacja architektury. Posoborowa architektura kościelna. O ile wcześniej bardzo wyraźnie kładziono nacisk, pomimo różnic stylów, zawsze one musiały być sakralne właśnie. One musiały być inne niż te budynki doczesne. Miały bardzo wyraźnie mieć ten pokazywać, że jest to budynek przeznaczony dla Pana Boga, dla Jego czci. Jak to wygląda dzisiaj? No wygląda to tak, że nowe kościoły czasami zupełnie świadomie są desakralizowane, to znaczy, że są budowane jak najbardziej po świecku, że mają jak najmniej przypominać jakąś budowlę sakralną, że zupełnie świadomie mają właśnie przypominać jakieś rzeczy takie doczesne, jakieś takie rzeczy zupełnie niezwiązane z Panem Bogiem, z kultem, mają być jak najbardziej często, tak? To było bardzo wyraźnie widoczne w modernizmie, później postmodernizmie, słynne betonowe kościoły przypominające bunkry. Z założenia miały to być budynki właśnie takie nowoczesne, czyli w duchu tej reformy posoborowej, czyli właśnie zdesakralizowane. Widać to bardzo wyraźnie w wielu nowych kościołach, co nie znaczy, że nie znajdą się również modernistyczne i postmodernistyczne kościoły, które noszą wyraźne znamiona sakrum. Takie oczywiście również są. Natomiast wcześniej przed soborem tych zdesakralizowanych w ogóle by nie było, to znaczy nie mogłyby w ogóle powstać. Desakralizacja misji, to znaczy misję mam na myśli na przykład w Afryce, gdzie przestawiono z nawracania, chrzczenia na troskę o rzeczy doczesne, na szkoły, studnie, na rozwijanie infrastruktury i tak dalej. Bardzo wyraźny element desakralizacji. Chrystus wysyła po to, aby iść i nauczać, chrzcić, aby ludzie się zbawili. Dzisiaj misja, ze względu na to, że przecież już się wszystko dokonało, Chrystus się ze wszystkimi zjednoczył, wszystkie religie są dobre, no to my będziemy tylko kopać studnie. Desakralizacja bardzo wyraźna. Podobnie można by zauważyć taką desakralizację w życiu zakonnym. Zakonnicy
Co mają robić zakonnicy? Modlić się i pracować. To jest ich zadanie. Odcięcie się od tego świata, aby poświęcić się dla tego, co jest sakrum. Jacy zakonnicy dzisiaj tak żyją? Ten ta sfera profanum, ten świat wlał się do zakonów. Zakonnicy żyją przeważnie jako osoby świeckie. Reguły zakonne zostały gwałtownie złagodzone po soborze. Zakonnicy zaczęli żyć zupełnie normalnie, tak w telewizory i wszystkie możliwe media wlały się do tych klasztorów. Reguły zakonne stały się banalne, powiedzmy tak, to znaczy bardzo światowe, bardzo mało wymagające. Także zakonnik dzisiaj praktycznie niczym się nie różni od zwykłego kapłana diecezjalnego, a ten z kolei praktycznie niczym się nie różni od zwykłego, przeciętnego wiernego. Przypominam, że według słów świętych kapłan powinien się różnić od pobożnego wiernego, jak niebo się różni od ziemi. Powinien żyć w tym innym porządku, tak? Powinien być tym wyraźnym świadectwem tego, co nadprzyrodzone. I tu nie twierdzę, że my, kapłani bractwa, reprezentujemy aż taki poziom. Byłoby to zdecydowanie niewłaściwe wysuwać takie twierdzenie. Ja w ogóle się tak nie czuję, jakobym dawał taki przykład i tutaj biję się w piersi. Chciałbym, żeby było to bardziej widoczne i żeby bardziej widoczne, w sensie, żeby to było po prostu bardziej. Natomiast no nie, tak, takiej różnicy pewnie nie ma, ale jest to przynajmniej w formie ideału u nas. To znaczy my tak chcemy żyć. Tak chcemy żyć jako ci pośrednicy pomiędzy Bogiem i ludźmi. Chcemy, żeby wokół nas roztaczał się ten zapach nieba. Tak chcemy tego, pragniemy tego, do tego dążymy. No i czasem się trochę uda, czasem się nie uda wcale, ale ten ideał przynajmniej jest. Natomiast gdy to na poziomie idei zostaje zapomniane, gdy na poziomie idei mamy desakralizację, to ona później jakby spływa po wszystkich elementach życia kościelnego i kończy się, no właśnie, profanacją całego kościoła. Kończy się taką zwykłą, świecką organizacją z elementami jakiegoś takiego humanizmu, ekologii, taką idącą za współczesną modą, taką modną właśnie, modną albo mniej modną organizacją, modną w tym sensie podążającą za modami tego świata. To jest to, jak dzisiaj widzimy Kościół. Kościół, który dostosowuje się do mód tego świata. Kościół, który nie ma nic wielkiego do przekazania. Kościół sprofanowany, zwykły taki świecki kościół, niepotrzebny nikomu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.